Witam Cię serdecznie. Kolejne zadanie z całek. Tym razem mamy do policzenia całeczkę x po dx przez 1 plus x kwadrat. W jaki sposób liczyć tą całkę? Tą całkę oczywiście będziemy liczyć przez metodę podstawiania. Jak to zgadnąć, że to jest metoda podstawiania? No bo jeżeli gdzieś jest druga potęga, a gdzieś jest sam samotny x po dx, to przeważnie właśnie wystarczy to 1 plus x kwadrat podstawić za t. I tutaj właśnie jak będziemy liczyć pochodną z x kwadrat, to powstanie 2x, więc praktycznie ten x się nam skasuje. Więc to jest taka dobra informacja, że jeżeli gdzieś podstawiamy, jakby tu był na przykład x do czwartej, a tu było x do trzeciej, to też byśmy to wzięli za t, bo wtedy by się ładnie nam skasowało. Zresztą sami zobaczycie. Dobrze, liczymy tą całkę. Oczywiście tą całkę liczymy podstawianiem, tak? Czyli... No, idziemy. O. Czyli... t równa się 1 plus x kwadrat. Dobrze. Zamiast t oczywiście piszemy dt. Liczymy pochodną z 1 plus x kwadrat. Z jedynki jest 0, z x kwadrat to jest 2x. I tu oczywiście dopisujemy dx. No i o to mi chodzi, że tutaj mamy x dx. Tu też prawie mamy x dx, bo jeszcze dwójka stoi. Czyli ja to jeszcze sobie podzielę przez 2. Czyli dt przez 2 to jest... Albo inaczej, podzielić przez 2 to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli przez 1 drugą. Czyli będzie 1 druga dt równa się x dx. Ok? No i teraz będziemy sobie podstawiać. Czyli piszę całkę. Zamiast x dx, tak? Zamiast x dx podstawiam tutaj 1 druga dt. Przez... No i 1 plus x kwadrat to jest oczywiście nasze t, tak? 1 plus x kwadrat. Ok. Liczymy dalej. Jedną drugą wyciągnę sobie oczywiście przed całkę, bo każdą stałą możemy wyciągnąć przed całkę, a więc zostanie nam całka dt przez t, a tą całkę doskonale znamy. To jest logarytm naturalny, tak? Moduł z t. Czyli ostatecznie to będzie równe 1 druga. No i tu będzie logarytm naturalny, moduł, ponieważ ja mam wszędzie t, a tu są wszędzie x i był x, to tu oczywiście też będzie logarytm naturalny t. No i plus to nasze c. I oczywiście my nie mieliśmy podać wyniku z t, tylko z x mieliśmy podać, więc jedną drugą sobie przepisujemy, ln przepisujemy, moduł przepisujemy. Zamiast tego naszego t wstawiamy 1 plus x kwadrat. I dorzucamy sobie plus c na samym końcu. I to jest policzona nasza całka. Jakbyście teraz sobie policzyli pochodną z tego, to oczywiście wyjdzie tutaj ta nasza całka, to co jest pod całką. Dobra, pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Na razie, hej! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.